Trivita, Centrum Nowoczesnej Rehabilitacji i Opieki. www.trivita.pl. Z miłości do życia. Kryminalni z Katowickiej Komendy Wojewódzkiej we współpracy z policjantami z Podlasia zatrzymali w Białymstoku 31-letniego pedofila. Śledczy wpadli na trop mężczyzny już 2 lata temu podczas realizacji wielowątkowej sprawy pedofilii w internecie, w której zatrzymano już kilka osób i od tego czasu przyglądano się jego działalności w sieci. Policjanci zabezpieczyli w jego mieszkaniu kilkanaście twardych dysków, płyty i inny sprzęt komputerowy, a także telefony. Policjanci zgromadzili materiał dowodowy, który pozwolił na przedstawienie mu zarzutu przede wszystkim sprowadzania, przechowywania, rozpowszechniania treści z pornografią dziecięcą, a także namawiania osoby małoletnie poniżej 15 roku życia do obcowania płciowego oraz do wykonywania innych czynności seksualnych, również z udziałem zwierząt. Zatrzymany sam działał jako tak zwany łowca pedofilów właśnie w województwie podlaskim. Najprawdopodobniej w ten sposób chciał odwrócić uwagę od swojej przestępczej działalności. Na razie w stosunku do zatrzymanego zastosowano 3-miesięczny areszt. Niewykluczone, że sprawca usłyszy kolejne zarzuty po analizie materiału przez biegłego. Sprawa jest rozwojowa. Zatrzymanemu grozi kara 15 lat więzienia.